Magda Kutz i Michał Krdak. Witamy Was w naszym najnowszym z nowych projekcie w newsach spółki. W najbliższym czasie możecie nas oczekiwać, szukać gdzieś w mediach, gdziekolwiek, na naszej stronie najpewniej. Magdzie, o czym mieliśmy w ogóle mówić? O czym mieliśmy mówić? W tym anonsie. W anonsie? Tak. Żeby nas szukać na naszej stronie internetowej www.bibliotekaświecie.pl. To przede wszystkim, oraz na naszym profilu facebookowym. To przede wszystkim. Telewizja jest, drodzy Państwo, z założenia amatorska, więc byłbym szczerze zawiedziony, gdyby nam się wszystko idealnie udało. Tak, ona jest też z założenia nieregularna, więc nie możecie nas oczekiwać w jakichś równych odstępach czasu. Będziemy mówili wtedy, kiedy będziemy mieli coś do powiedzenia. A dzisiaj mamy. Otóż to. Na początek. Czy ja się nie mylę? Tak. Czy to już tutaj jest? Tak, to już jest tutaj, w tym miejscu, dokładnie. Tu. No tak. Mamy nadzieję, za rok nakręcimy kolejny odcinek. A już odcinek nakręcimy zdecydowanie szybciej. No dobrze, niech tak będzie. Ale za rok najpewniej też, tak. Tak. Za rok będzie jubileuszowy, pięciu. Ale pewnie nie będziemy na tym skądinąd ładnym, zgrabnym duchu stali, tylko już gdzie? W naszej nowej siedzibie. Prawdopodobnie właściwie chyba do okolicy mojego biura. To po prostu taki anus, takie zaproszenie. Taki anus, ale... Pozwólmy mu przyjechać, więc tak. Jak na zaproszenie, wydaje się, że to w zupełności wystarczy. Kochani, gdzieś nas tam poszukicie. Tak przy okazji. Tak, to tak. Już dziś. Zapraszamy Państwa 23 kwietnia na godzinę 18 do naszej obecnej siedziby na... Literackie karaoke. Drodzy Państwo, 23 kwietnia to dla nas jest wyśpiewaj data... Wyśpiewaj to, co czytasz. Tak, data dla nas szczególna. Śpiewająco świętujemy ten Dzień Książki. Także święto wszystkich czytających. Święto samej książki. Pomyśleliśmy, że może fajnie by było raz, po raz pierwszy świętować wyjątkowo, czyli śpiewający, prawda? Tak. Także czekamy na Państwa zapisy, również informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy wyśpiewywali piosenki wszelkiej maści dźwięki, które są, które gdzieś tam mają swoje źródło. Przepraszam. Inspiracji. Już za długo. Literacji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Czyżby? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Dziękujemy. No dobrze, niech będzie.